Robert Biedroń, eurodeputowany, Wiosna, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Smutny pan jest bardzo. Czy to w związku z tym, że sytuacja geopolityczna się zmienia, co nie jest dobrą informacją dla Polski? Wczoraj taką tezę postawił Paweł Kowal. Jestem bardzo ciekawa, czy pan się z nią zgadza. Bardzo smutny, ponieważ kilkanaście godzin temu doszło do kolejnego morderstwa na Białorusi. Kolejna osoba, działacz opozycyjny, został zamordowany przez reżim Łukaszenki i praktycznie każdego dnia tego typu informacje już do nas docierają. I musimy sobie zdawać sprawę, że jest to sytuacja wyjątkowa. Łukaszenka jest zdeterminowany, żeby sytuację, która dzisiaj już jest dramatyczna, zaogniać. I można odnieść takie wrażenie, że powstaje Korea Północna w Europie i to jest naprawdę straszna sytuacja, ponieważ dochodzi tam do gwałtów, dochodzi do tortur, torturowania zatrzymanych i najnowszy przypadek Romana Pratasiewicza jest jednym z setek udokumentowanych przypadków w ostatnich tygodniach i to jest sytuacja już tragiczna i najgorsze jest też wszystkim to, że świat temu wszystkiemu się przygląda i w praktyce niewiele robi, więc potrzebna jest pełna mobilizacja i pełna solidarność. No właśnie, a nie ma pan wrażenia jako poseł do Parlamentu Europejskiego, że Unia Europejska jest w tej sprawie bezsilna? Mam takie wrażenie i przez wiele miesięcy obserwowaliśmy taką ciepłą wodę z kranu, którą proponowano demokratycznej opozycji na Białorusi w postaci bardzo lekkich sankcji. Przypomnę, 88 osób jest na liście objętych sankcjami z reżimu Łukaszenki. W 2016 roku w nieporównywalnie innej sytuacji, dużo trudniej teraz mamy sytuację, tych osób było ponad 170, więc jest to sytuacja skandaliczna. Jeszcze kilka tygodni temu dyskutowały kraje Unii Europejskiej, czy na tę listę wstawić samego Aleksandra Łukaszenkę. No to są gorszące sceny. To nie pozwala nam prowadzić zdecydowanej polityki przeciwko reżimowi Łukaszenki, a ona jest potrzebna i co dzisiaj trzeba zrobić? No to przede wszystkim pokazać siłę, bo dzisiaj to już nie jest tylko kwestia reżimu Łukaszenki, ale także ochrony ze strony Kremla, ze strony Putina. Putin uważa Białoruś za swoją strefę wpływów, będzie robił wszystko, żeby czołgi rosyjskie były jak najbliżej granicy z Unią Europejską, tym samym na granicy z Polską i w ten sposób destabilizował sytuację w naszym regionie. Jak ja słyszę ludzi, którzy dzisiaj mówią, że mamy tyle problemów w Polsce, po co zajmować się kwestiami Białorusi, to chciałbym uzmysłowić wszystkim, że nie będzie stabilnej, bezpiecznej Polski bez stabilnej, niepodległej Białorusi. To są naczynia powiązane, bo marzeniem Putina jest odbudować Związek Radziecki, odbudować te wpływy, które kiedyś dzisiejsza Federacja Rosyjska, wtedy Związek Radziecki miały. Więc sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Sytuacja jest dramatyczna, ale wracając do tej bezsilności Unii Europejskiej i w kontekście tego, o czym pan przed chwilą powiedział, to trochę chyba wygląda też tak, że ta bezsilność wynika z tego, że tak naprawdę to nie jest spór z Białorusią, tylko spór z Federacją Rosyjską, która za reżimem Łukaszenki, jak wiemy, stoi murem. Doskonale wiemy, że Władimir Putin wykorzystuje Aleksandra Łukaszenkę do właśnie destabilizacji sytuacji na Zachodzie. I to jest już no, taka wojna w cudzysłowie między światem Zachodu a Rosją właśnie, a nie Białorusią. I stąd może ta bezsilność Unii Europejskiej wynika, dlatego że po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, Unia ma zbyt daleko idące interesy z Rosją. I o to wszystko się rozbija. Tutaj mamy prawa człowieka versus pieniądze. Ma pani pełną rację, pani redaktor, ale tak nie musi być. Unia Europejska może pokazać swoją siłę, może pokazać, że nie ma przyzwolenia na łamanie praw człowieka, demokracji u granic naszej wspólnoty i musi to zrobić, jeżeli chce zabezpieczyć na przykład przyszłość krajów bałtyckich, bo dzisiaj jest to Donbas i Ukraina, jest to Białoruś, a jutro będzie to Litwa, Łotwa czy Estonia, pojutrze może przyjść czas na Polskę. A wie pan, że dzisiaj cytuje pan niemal, że słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pamięta pan, jak on o tym mówił? Wie pani, ja żałuję, że
dzisiejszy prezydent Andrzej Duda nie uczy się na tych słowach, bo dobrą tradycją polskich prezydentów było zawsze angażowanie się w politykę wschodnią i walkę o demokratyzację krajów Europy Wschodniej. Robił to Aleksander Kwaśniewski, robił to wspomniany przez panią Lech Kaczyński, z którym mogłem się nie zgadzać w wielu kwestiach, ale popierałem jego politykę wschodnią, robił to również Bronisław Komorowski. Gdzie jest Andrzej Duda? Poza jednym tweetem, który był niezwykle, to jakby powiedzieć, nieadekwatny do powagi sytuacji, Andrzej Duda nie ma żadnych ambicji kreowania, już nie mówię o liderowania polityki wschodniej w Unii Europejskiej. Kompletnie skapitulował i mam do niego ogromny żal o to, bo jeżeli gdzieś Andrzej Duda jako prezydent mógłby szukać pojednania, szacunku także u tych, którzy nie są jego wyborcami, to mógłby iść śladami na przykład Lecha Kaczyńskiego, który dawał dobry przykład, jak na przykład wspierać Gruzję w ich prodemokratycznych przemianach. Może prezydent Andrzej Duda stwierdził, że rzeczywiście tymi, którzy prowadzą politykę zagraniczną, są członkowie rządu, a nie prezydent. Prezydent także ma narzędzia do prowadzenia polityki zagranicznej. Prezydent jest głową państwa i jak patrzę, jak Litwa przejmuje narrację, mały proporcjonalnie kraj europejski do Polski, no to się zastanawiam, dlaczego tak łatwo i walkowerem oddajemy to pole. I nie widzę żadnego racjonalnego wytłumaczenia, szczególnie patrząc często na takie antyrosyjskie fobie Prawa i Sprawiedliwości, które pamiętamy z przeszłości. Mam nadzieję, że Kaczyński nie stał się po tym sojuszu z Salvinim i z Orbanem przyjacielem Putina, że być może po cichu gdzieś Kaczyński po prostu będzie pozwalał Putina w miarę jakichś nieznanych nam interesów, grasować po Europie, osłabiać Unię Europejską, a tym samym osłabiać Polskę. Ale to byłby tak diabelski plan, że aż strach o nim pomyśleć. Przypomnę jednak, że do takiej współpracy Morawieckiego, Orbana i Salviniego, który to ostatni chwali przecież Putina, podobnie jak Orban, dochodziło do takich spotkań i taka współpraca jest deklarowana. Panie pośle, wracając do tych sankcji wobec Białorusi, wiemy, że na razie mówimy o przestrzeni powietrznej, o tym, że samoloty białoruskie nie będą mogły korzystać z przestrzeni powietrznej krajów Unii Europejskiej. Jest też zalecenie, aby nad przestrzenią białoruską się nie pojawiać. Zresztą wczoraj były takie bardzo symptomatyczne, znamienne obrazki właśnie, które pokazywały tor lotów, samolotów i rzeczywiście wszyscy przestrzeń białoruską omijają. No ale co dalej? No bo tu już stwierdziliśmy chyba zgodnie, że to nie jest rzecz, która wywrze na reżimie Łukaszenki jakiekolwiek wrażenie. Pytanie więc, czego pan jako poseł Parlamentu Europejskiego domaga się i spodziewa się ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o dalej idące sankcje? Czego pana zdaniem potrzeba, żeby to wreszcie zaczęły być sankcje skuteczne? Tak, to muszą być bardzo szeroko zakrojone sankcje, nie tylko wobec tych, którzy wydają rozkazy, ale także wykonują te rozkazy, czyli urzędników, służb, które są średniego szczebla. To musi być zamrożona jakakolwiek pomoc ekonomiczna dla reżimu Łukaszenki, a kolejną drogą musi być zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Darczyńców. Wielka konferencja na rzecz Białorusi, która przygotuje plan Marszala pomocy dzisiaj opozycji białoruskiej, a jutro pomocy niezależnej, wolnej Białorusi. I to musi iść dwutorowo. Ważne jest także, żeby Swietłana Cichanouska jako liderka opozycji białoruskiej no, otrzymała wsparcie wspólnoty międzynarodowej. Więc apeluję i proszę o to, żeby na zbliżającym się szczycie G7, czyli największych państw świata, gospodarczych potęg, uczestniczyła także Swietłana Cichanouska, żeby została zaproszona na ten szczyt, żeby Białoruś była punktem w programie G7 i żeby tam powstał także plan wsparcia
wsparcia dla Białorusi. To także musi wiązać się z pewnymi reperkusjami dyplomatycznymi. Nie powinno się przyjmować listów uwierzytelniających od ambasadorów mianowanych przez Łukaszenkę w krajach Unii Europejskiej i całym cywilizowanym, demokratycznym świecie. Nie powinno się także wysyłać wysokiej rangi dyplomatów na placówki w Mińsku, żeby pokazać tutaj swój sprzeciw wobec tego reżimu i że żadne państwo demokratyczne nie utrzymuje relacji na poziomie ambasadorskim. Panie proszę, a jak pan, z reżimem Łukaszenki. Jak pan ocenia działanie polskiej dyplomacji w tym temacie? No bo wielu mówi, że reakcja na to, co wydarzyło się w niedzielę wieczorem, była spóźniona. I teraz pojawiły się jeszcze jakieś dodatkowe informacje, bardzo niejasne, niespójne i dementowane tak naprawdę ze względów organizacyjnych przez przedstawicieli MSZ o tym, że Roman Protasiewicz no, próbował tutaj uzyskać jakąś ochronę prawną w Polsce. Teraz MSZ się tłumaczy, że najpierw tak było, ale później nie stawił się na jakimś spotkaniu, później udał się na Litwę, w związku z tym no, cała procedura została przerwana. No coś tutaj nie gra. Tylko pytanie z której strony? Czy rzeczywiście Protasiewicz coś zaniedbał, czy zaniedbali coś polscy dyplomaci i polskie MSZ? Ja na co dzień także zajmuję się wsparciem poszczególnych osób z demokratycznej opozycji na Białorusi i mogę pani powiedzieć, że w przypadku Romana Protasiewicza docierają do mnie informacje, że on po prostu bardzo długo czekał na tą pomoc ze strony polskiego rządu, na odpowiednie dokumenty, decyzje ze strony polskich władz i się tego nie doczekał. W związku z tym podjął decyzję trudną, żeby wyjechać na Litwę. Przypomnę, rodzice Romana Protasiewicza są w Polsce. Więc sytuacja jest naprawdę dziwna i niezrozumiała. Ale według pana wiedzy on walczył o jakąś ochronę prawną, czy o status uchodźcy politycznego? Kogo? Znaczy, o co walczył tak naprawdę? Bo tutaj też są bardzo różne źródła informacji, które, i każdy mówi praktycznie co innego. Więc co wynika z pana wiedzy? Walczył o status uchodźcy z moich informacji i po prostu tego statusu nie otrzymał. W związku z tym wyjechał na Litwę, gdzie rząd sprawniej działa, udziela dużo bardziej zakrojonej pomocy. Przypomnę, Rada Koordynująca i Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji jest na Litwie, nie w Polsce. To jest symboliczne, to pokazuje, gdzie tak zwane władze tymczasowe demokratycznej Białorusi widzą realną pomoc, nie w Warszawie, a w Wilnie. I mam żal, że polskie władze tak bardzo odpuszczają tę politykę wschodnią, wsparcia dla Białorusi, bo można byłoby zrobić dużo więcej. My od wielu miesięcy apelujemy o wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych działających w Polsce, wspierających uciekinierów i uciekinierki z Białorusi i oni większego wsparcia ze strony polskich władz nie otrzymują. Być może rząd Prawa i Sprawiedliwości zajęty swoimi własnymi sprawami nie dostrzega, że na granicy wschodniej dzieje się prawdziwa tragedia, a to jest kompletnie nieodpowiedzialne, bo naraża nas wszystkich na poważne ryzyko. Panie pośle, kilkadziesiąt godzin temu dosłownie wziął pan udział w konferencji prasowej wraz z jedną działaczek białoruskiej opozycji. Kiedy pan z nią rozmawiał poza kamerami, bo wiadomo, że kamery zawsze powodują no, trochę inny sposób komunikacji. Natomiast poza kamerami, co mówią działacze białoruskiej opozycji? Czego oni potrzebują, czego się domagają, o co proszą? Mówią o żalu, rozgoryczeniu, wściekłości, rozczarowaniu. Ja sam jestem załamany i przygnębiony, chociaż oczywiście wiele rzeczy muszę robić. Zaraz po programie rozpoczynamy Komisję Spraw Zagranicznych, gdzie będziemy rozmawiali o tym, co jeszcze można zrobić w sprawie Białorusi. Są rozczarowani, że demokratyczna Europa, która na sztandarach ma prawa człowieka, praworządność, tak wiele o tym mówi, z rozłożonymi rękami patrzy, jak ludzie na Białorusi są mordowani, torturowani, kobiety są gwałcone, ludzi się zaraża koronawirusem, a Łukaszenka buduje obóz koncentracyjny, który nazywa się dzisiaj Białoruś, bo Białoruś staje się powoli takim obozem, wielkim obozem koncentracyjnym i to są
To są rzeczy przerażające i dlatego też proszę wszystkich nas o solidarność. Nie możemy dzisiaj patrzeć biernie. Możemy pomagać Białorusinom, Białorusinkom, wspierać organizacje pozarządowe. Diaspora białoruska jest ogromna w Polsce. Jest co najmniej kilkaset osób opozycji białoruskiej, którzy żyją w Polsce i trzeba im pomagać. Więc szukajcie państwo w internecie, wspierajcie ich. No, trzeba im jakoś pomagać. Jeżeli nie robią tego wielkie mocarstwa dzisiaj, to róbmy to my jako obywatele i obywatelki. To jest nasza odpowiedzialność moralna i solidarność, którą pamiętamy być może z czasów PRL-u, ale dzisiaj chyba przychodzi nam spłacić to zobowiązanie, które gdzieś na nas ciąży, bo kiedyś sami otrzymywaliśmy takie wsparcie i taką pomoc. Panie pośle, to jeszcze chciałam pana poprosić o komentarz do słów do niedawna rzeczniczki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana koleżanki z Nowej Lewicy, która no, w dość zaskakujący sposób skomentowała ubiór tejże działaczki opozycyjnej białoruskiej podczas konferencji prasowej. Napisała krótkiego tweeta, że ma wątpliwości, czy tej pani chodzi o Białoruś. Co pan na to? To jest koleżanka z pana rodziny politycznej. Na szczęście chyba usunęła tego tweeta. A co to ma za znaczenie? Się, że to... Usunięcie tweeta to nie jest żaden ruch, panie pośle. Znaczy to jest tchórzostwo, nic więcej. Okej, okay. No to dobrze, że pani używa odpowiednich być może słów do określenia. No bo tak uważam, no albo się przeprasza i usuwa tweeta, ale mówi się, że się go usunęło i się przeprasza, albo się go nie usuwa, no po prostu. Albo się przyznajemy do błędu, albo idziemy dalej w zaparte. No więc w tej sprawie trzeba przeprosić i trzeba uważać na słowa, ważyć je szczególnie w tak dramatycznej sytuacji, jakiej jest. Ja tą wspomnianą przez panią aktywistkę znam bardzo długo. To jest bardzo dzielna kobieta, która jest bardzo zdeterminowana, żeby walczyć nie tylko o prawa obywateli Białorusi, ale także bardzo często spotykana na wielu demonstracjach w obronie praworządności w Polsce. Walczy o wolność waszą i naszą. I to jest przepiękne. Jest moją bohaterką. No dobrze. Anna Mariuszkowska idzie dalej. Prawie każda z nas ma piersi. Uważam w ogóle za skandal, że nikt nie atakuje mężczyzn za widoczność sutków. Kobiety owszem, nie chodzi o piersi i brak stanika, chodzi o dekolt do pępka. Można, czemu nie? A mi wolno mieć wątpliwości. Panie pośle, czy pan akceptuje, że kobieta z pana rodziny politycznej w taki sposób wypowiada się na temat jakiejkolwiek innej kobiety? Bo to już nieważne, czy to jest białoruska aktywistka, polska, angielska, rosyjska, to jest, nie jest istotne. Chodzi o pewien język. Powinniśmy się posługiwać chyba językiem inkluzywnym na co dzień, włączającym, niewykluczającym. Ja zastanawiam się, co się dzieje w szeregach lewicy, że po raz kolejny musimy komentować słowa polityków właśnie z pana rodziny politycznej. Najpierw rozmawialiśmy o Włodzimierzu Czarzastym i jego słowach skierowanych do pani marszałkini Morawskiej-Staneckiej. Teraz Anna Maria Żakłowska, która w sposób skandaliczny mówi o innej kobiecie. Co się dzieje? Dzieje się to, co dzieje się w całym naszym kraju, gdzie wiele osób po prostu nie ma tej wrażliwości nie tylko językowej, ale na wykluczenia, na dyskryminację, na przemoc, także językową. Więc no to trzeba zmieniać i trzeba o tym rozmawiać. Ja za głowę się łapię, jak widzę takie wypowiedzi i wstydzę się tego. Jest mi po prostu wstyd i przyznaję to. I co musimy zrobić? Myślę, że przede wszystkim pracować nad tym, mówić, potępiać. No dobrze, ale czy wykonał pan telefon do pani poseł Żukowskiej, powiedział: Anno droga, jest mi za ciebie wstyd, tak się nie robi? Czy nie zrobił pan tego? Rozmawiałem z panią posłanką, rozmawiałem z tymi wszystkimi osobami. Oni zresztą dobrze wiedzą, jakie ja mam poglądy. Zresztą Anna Maria Żukowska jest bardzo wrażliwa w tych kwestiach. Być może... No, jakoś tego nie widać. To już nie po raz pierwszy zresztą. Gdybym chciała się... Podaj mi szansę, żeby było widać. Przeprosi pana zdaniem, czy nie? No gdyby miała to zrobić, to już chyba by to zrobiła. Pani redaktor, niech mnie pani naprawdę już nie torturuje. No mam nadzieję, że przeprosi. Każdy, kto popełnia taki błąd, powinien przeprosić. Ja dlatego pana torturuję w tym temacie, dlatego że uważam, że ludzie, którzy na co dzień nazywają się ludźmi o takich sercach i umysłach lewicowych, nie powinni używać takich słów. I ja jako potencjalny wyborca, jako dziennikarz mam totalny dualizm poznawczy i tak naprawdę nie wiem, czy część z państwa jest lewicowcami prawdziwymi, czy tylko ich gra, a tak naprawdę przytula się do Prawa i Sprawiedliwości, tęskniąc za słusznie minionymi czasami.
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, nikt nie powinien. To nie jest kwestia tylko lewicy. My o to walczymy, jesteśmy zdeterminowani, żeby takiego języka nie używać, ale nikt nie powinien używać takiego języka i ktokolwiek używa takiego języka, powinien za niego przeprosić i zastanowić się, jaką idzie drogą. To kończymy, kończymy już ten wątek. Dobrze, zlituję się nad panem ze względu na naszą wieloletnią znajomość. Idziemy dalej. Teraz słów kilka. To też sprawa bardzo poważna. Najwyższa Izba Kontroli i Marian Ban i doniesienie do prokuratury w sprawie możliwości złamania prawa przy okazji organizacji wyborów kopertowych. Chodzi o 4 polityków. Ja już te nazwiska wymieniałam dziś, więc nie ma sensu po raz kolejny. Chodzi między innymi o premiera Mateusza Morawieckiego. Co pana zdaniem w tej sprawie wydarzy się dalej? Mówiąc krótko, czy prokuratura Zbigniewa Ziobry zdecyduje się na rozpoczęcie śledztwa w tej sprawie? Dlatego, że na razie ze strony PiSu tak naprawdę nie ma żadnego komentarza, mimo że był obiecywany. No oczywiście pancerny Marian przemówił, bo w jego szafie jest bardzo wiele pewnie ciekawych informacji, które będzie wyciągał w odpowiednim momencie, bo to jest zemsta Mariana, to jest zemsta prezesa NIK-u na to, co wydarzyło się w jego własnym środowisku politycznym, Zjednoczonej Prawicy, a ta wojna gangów, którą obserwujemy przecież od lat już w Zjednoczonej Prawicy, się radykalizuje i radykalizuje się prezes NIK-u. Ja uważam, że z pozytywnym skutkiem dla Polski. To wiemy dobrze, że te wybory kopertowe nie powinny się nigdy były odbyć, a odpowiedzialność urzędniczą za to ponosi premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Jacek Sasin jako osoby odpowiedzialne za ten cały proces. I te Jarosław Kaczyński wziął winę na siebie, to pewnie pan słyszał, że to była jego osobista decyzja, to cytat jednego z wywiadów. Dobrze, to też pójdzie siedzieć, jeżeli... No nie pójdzie właśnie, bo był zwykłym, szarym, szeregowym posłem wtedy, panie pośle. No nie, ale był obywatelem. Jeżeli podjął jakieś decyzje i ma jakąś wiedzę i przyznał się do tej wiedzy, że to była jego decyzja i podejmował jakieś nielegalne decyzje, a rozumiem, że pani sugeruje, że on nie miał władzy do podejmowania tej decyzji, no to było to współsprawstwo w jakimś sensie i będzie za to odpowiadał. Ale myślę, że dobrze, kiedy NIK wykonuje swoją robotę. Ja mam wrażenie, że dzisiaj wykonuje tą robotę. Ona jest oczywiście podyktowana interesem politycznym Banasia, który się mści na obozie Zjednoczonej Prawicy, ale jeżeli nawet jest to zemsta, która dla mnie jest słodka, jest miodem na me serce, a sprawiedliwa, bo sprawiedliwa jest, no to dobrze. Tej sprawiedliwości przez ostatnie lata rządów Zjednoczonej Prawicy nam brakowało, ale pytanie, czy sprawiedliwa będzie prokuratura generalna, czy Zbigniew Ziobro będzie miał odwagę podjąć rękawice i zrobić to, co jest jego zadaniem, czyli wykonać prawo, czyli wszcząć postępowanie, wszcząć odpowiednie procedury i postawić winnych przed sądem. O konflikcie Morawieckiego i Ziobry mówi się od dawna, ambicje Ziobry są ogromne, więc być może jest to gra Banasia i Ziobry przeciwko Morawieckiemu i Kaczyńskiemu. Zobaczymy. Sprawa ma swój dalszy ciąg, panie pośle. Dosłownie w kilka minut temu okazało się, że Jakub Banaś, czyli syn Mariana Banasia, którego to funkcjonariusze policji pod przykrywką ewentualnej informacji o samobójstwie odwiedzili kilka tygodni temu w domu, złożył zawiadomienie do prokuratury. Powodem właśnie są informacje o jego rzekomym samobójstwie. Tutaj panu przeczytam te informacje z ostatniej chwili. Jakub Banaś podejrzewa, że informacja o jego rzekomym samobójstwie mogła zostać sfabrykowana przez służby specjalne. Tym samym syn prezesa NIK, Mariana Banasia, postanowił złożyć do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. No jest też oświadczenie Jakuba Banasia dla Onetu, w którym mówi: nie wysyłałem przedmiotowego e-maila, nigdy nie używałem takiej skrzynki pocztowej. Czyli Jakub Banaś podejrzewa, że podszyły się pod niego służby specjalne. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że służby specjalne, a tym samym Kaczyński, przypomnę, Jarosław Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w naszym kraju, są w stanie posunąć się do tego, że będą atakowały rodziny polityków, rodziny funkcjonariuszy publicznych i nie zawahają się użyć jakiegokolwiek narzędzia, żeby zdyskredytować nie tylko samych zainteresowanych, ale i ich rodziny. No to jest obrzydliwa
praktyka, dzisiaj rozmawialiśmy dużo o Białorusi, o Rosji, to tam takie praktyki się stosuje. To w państwach autorytarnych korzysta się z tego typu ataków, insynuacji, prowokacji, żeby zaatakować swoich oponentów politycznych i w pewien sposób ich przestraszyć. A widać, że Marian Banaś jest jednak w jakimś sensie pancerny, bo jest zdeterminowany, żeby pewną prawdę o Zjednoczonej Prawicy nam ujawnić. Tylko pytanie jest, co jeszcze Marian Banaś wie, że tak bardzo Kaczyński, Morawiecki i inni z tej frajny Zjednoczonej Prawicy się go tak bardzo boją. Że w tej szafie jest jeszcze sporo ciekawych informacji. I na sam koniec bardzo krótko, bo musimy już kończyć, ale jeszcze jedną rzecz chciałam pana zapytać. Mamy informacje o tym, że polscy biskupi znajdą się na dywaniku u papieża Franciszka. Polscy hierarchowie mają jesienią dokładnie udać się na pilną wizytę do Watykanu, gdzie spotkają się z Franciszkiem. Biskupi są dosyć zaskoczeni z tego, co wiemy, zmuszeniem do takiej nagłej wizyty. W Stolicy Apostolskiej mówi się, że wezwanie wynika z dużej liczby skarg składanych na polskich hierarchów. Przyszła kryska na matyska. Bardzo dobrze. Długo na to czekaliśmy. Rozbestwienie, hipokryzja, bezkarność wielu hierarchów polskiego kościoła katolickiego są gorszące dla przede wszystkim wierzących. Bardzo długo grzeszny kościół spowiadał nas z naszych grzechów. Przyszła najwyższa pora, żeby wyspowiadać grzesznych biskupów polskiego kościoła. Cieszę się, że papież Franciszek ma tę determinację, na którą przez wiele lat czekaliśmy, i jestem pełen podziwu dla papieża Franciszka za jego działania w tym zakresie. Szkoda, że sami hierarchowie polskiego kościoła nie chcą się rozliczyć tutaj w Polsce ze swoich grzechów. Pojadą na dywanik do papieża. Ten już będzie wiedział, co z nimi zrobić. Robert Biedroń, eurodeputowany, Nowa Lewica. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję. Niech żyje Białoruś. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.